Dzień dobry wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Broda, to jest LEGO Mini Figures. Kontynuujemy naszą przygodę. Słuchajcie, zmieńmy sobie na bohatera naszą postać, na inną. Tutaj są te szkielety, więc będziemy musieli na nie uważać, słuchajcie. Mam nadzieję, że się uda mi je pokonać. Prawda? Okej, ósmy poziom dostaliśmy, więc nie jest źle. Okej, małpkę pokonamy i lecimy dalej, słuchajcie. Okej, kolejne trupki. Pospamujemy, słuchajcie, tymi pszczółkami, prawda? Dzięki temu, jak widzicie, mogę szybko ich pokonywać, te szkielety. Okej, idealnie. Dzisiaj pamiętajcie, moi drodzy, żeby zostawić łapkę w górę i komentarz do filmiku. Jeżeli zostawicie komentarz, który zauważę i który będzie, nie będzie zawierał jakichś brzydkich słów, no to ten komentarz pojawi się tutaj w tym rogu, tutaj na środku, u góry na środku filmu. Tak, żebym sobie z wami porozmawiał i wyróżnił was. Przy okazji to mogą być takie pozdrowienia dla was, ponieważ będzie widoczny wasz awatar oraz wasz komentarz, prawda? Ja odpowiem na niego. Dzisiaj Gambix napisał też jeden komentarz pod filmikiem, z ostatnim filmikiem, ale nie wyświetlę go, ponieważ tam było słowo niezbyt cenzu, znaczy ono niezbyt, nie aż tak brzydkie, ale jednak, więc nie będę tego umieszczał na swoim filmiku. Natomiast dzisiaj odpowiem na komentarz Warrior Fisha. Czekałem na ten moment, rzucam suba. Dziękuję za suba, mam nadzieję, że ci się podoba reszta moich filmików i zapraszam do kolejnej zabawy. Jeżeli możesz, to przekaż znajomym, że jest taka, jestem ja. I możemy sobie razem, wspólnie dzięki temu oglądać, prawda, że jest taki, a nie inny kanał i że oferuje tu takie, a nie inne rzeczy. Ja będę wdzięczny, jeżeli coś takiego zrobisz i więcej osób się o mnie dowie. To będzie super. Dla mnie przynajmniej. Dobra, spowolnimy ich. Dobra, teraz mogę tu podlecieć i ich dobić. A kurde, ma jakąś ochronę ten szkielet. Dobra, może teraz mi się uda. Okej, udało się go zniszczyć, więc lecimy dalej. Gambix, dzięki za ten komentarz oczywiście, ale cieszę się, że podoba ci się filmiki, ale nie wyświetlę go, no ponieważ użyłeś tam słowa na Z. Ale jak będzie jakiś inny komentarz, to na pewno się pojawi. O tym ty nie martw się o to. Na pewno coś takiego będzie. Prawda? Tylko że użyłeś tego słowa i dlatego nie wyświetlę go, tego komentarza. Warriora pozdrawiam i dzięki Warrior za subka i za wsparcie. Zachęcaj też swoich znajomych tutaj, przekaż, nieś dobrą nowinę innym, że istnieje taki, a nie inny kanał, prawda? Dobra, mamy tu życie i lecimy dalej. Dobra, walczymy. Ten tu szkielet ma ochronę, ale niedługo. Zaraz go tutaj śmigniemy. Są te pajączki, kurka wodna, ale już zginęły. Dobra, okej, lecimy dalej. Plus jeden ekspa tylko za tego pajączka, więc nie tak fajnie. Co my tu mamy? Możemy coś wybudować. Tu jest jakiś, prawda, jakiś, nie wiem, zapis czy coś, czy tutaj jesteśmy bezpieczni chyba i szkielety nas nie niszczą przez to. Dobra, możemy tutaj oczywiście kombosy jakieś stosować, prawda? Okej. No i dzięki tym kombosom, używaniu trzech postaci naraz, ja jestem w stanie, prawda, no tu jest jakiś bohater, widzę, z łukiem, ja jestem w stanie szybciej się rozprawić z tymi bossami, prawda. Okej,
Dobra, mam nadzieję, że ten quest tutaj zrobimy, prawda? A ten łucznik to co? Z czego on tu szuka, co? Dobra, rozprawimy się z tymi pieskami. Okej, okay, kolejne. Dobra, udało nam się quest ten zrobić. Dobra, no i teraz możemy lecieć dalej. A, tutaj nie przejdziemy, no ale cóż, takie życie, no musimy iść dalej, musimy... Widzicie, niektóre miejsca są zablokowane, musimy wtedy, prawda, musimy zapłacić jakieś tam tantiemy. No ale to nie ma znaczenia, prawda? Póki co, na razie podróżujmy. Dobra, tu nas zaprosił, jedna osoba nas zaprosiła, ale to ja zaraz i tak nie wiem, czy jest sens tutaj z nią być, prawda, z tą osobą. Ja jakiś tam exp dzięki temu dostaję, prawda? W którą stronę? Tu musimy podejść. Ok. No i tutaj. I zaraz przejdziemy do następnej lokacji. Mam nadzieję. A tędy chyba nie przejdziemy znowu, bo trzeba być, prawda? A nie, możemy. Ósmy poziom akurat osiągnęliśmy, więc możemy śmiało tutaj iść. Kolejny tutaj jest ten szkielet. Mamy nowy quest. I dostaliśmy, prawda, nowe tantiemy, nowe fundusze, dzięki czemu... Okej, okay, tu możemy się schować oczywiście, no ale pójdziemy dalej. Po co mamy tutaj, prawda, się rozdrabniać? O, ale mnie tu walnął, ty niedobry. Dobra, rozsypali się, tak jest. Super. Myślę, że tą pszczółką będziemy bardziej ją buffować, prawda? O kurka. Aj, 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 aj. Niedobrze. Dobra, pszczółki, walczcie tutaj. Zacięcie. Dobra, chyba się udało. Tak jest. Teraz spróbujmy Dobra. Dobra. Walczymy z wami. Aj, 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 leć. Dobrze, udało się nam przejść tutaj. Super. Tu są duchy tych piratów, trzeba uważać. Prawda? Tego... To jest Skimpy Bob. Trzeba na niego uważać, prawda? Spowolnimy go. I pójdziemy tutaj tym... Dobra, jeszcze raz go spowolnimy, dzięki czemu... Aj, aj, nic nam nie zrobisz, chłopie. Jesteś już nasz. Możesz strzelać sobie do woli. Ale już jesteś nasz. No okej, pszczółki się z nimi rozprawią zaraz. Tak jest, huh. Udało się. Kurde, nie możemy otworzyć tej skrzyni. Najgorzej na świecie. Musimy być member, członkiem. Musimy zapłacić troszkę pieniędzy, żeby to odblokować wszystko. Ale tak, nie ma tak. Co to ma być? Czemu zawsze te gry muszą być takie niby za darmo, a tu żeby dostać coś więcej, to trzeba coś zapłacić. Trochę to... Słabe. No ale dzięki temu odblokowaliśmy przejście, możemy iść dalej. Okej, tu te armaty troszkę nam napędzą strachu. Dobra. No i tą armatę trzeba zniszczyć. Dobra. Udało się. Czy jest tu jakieś serduszko? Na pewno nam się przydało, słuchajcie. No niestety. No to zmienimy sobie na inną postać, albo po prostu przejdziemy dalej. O!
tutaj. Dobra, spamujemy. Okej. Dobra. Okej, chyba się uda nam przejść tu dalej, moi drodzy, ale to zrobimy w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam, dzięki za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!